witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Płocku, który niestety nie mógł dzisiaj uczestniczyć w tej jakże wspaniałej uroczystości. Mam zaszczyt w jego imieniu wręczyć tutaj wspaniałym czwórce młodzieży z tej gminy, którzy wykazali się niesamowitą wiedzą na temat historii Wojska Polskiego. Chciałbym im bardzo serdecznie pogratulować, a przede wszystkim rodzicom tych wspaniałych dzieci. Mam nadzieję, że będą dla nich pociechą i dla całej tej gminy. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich rolników z tej gminy, bo oni tutaj są najważniejsi w dniu dzisiejszym i to jest ich święto. Dziękuję bardzo. I my dziękujemy. Tak, 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 ale tak, tak, oczywiście. Tak, tak. To może chodź, przedstawicie się, bo ja nie znam nazwisk. Chodź. A, dobrze. Nikodem Skierkowski. Jesteś wynagrodzony za udział w konkursie wiedzy na temat... temat wiedzy o Wojsku Polskim. Tak. Już. Julia Wójcik. Julka. Jakub Michalski. Proszę bardzo. I Julia Różańska. To są Narodowe Siły Rezerwowe, tak? NSR. O! Proszę. Bardzo serdecznie dziękujemy, moi drodzy. Tak, stańcie tutaj. Jeszcze pani nie ucieka. Chodźcie do fotografii tutaj. Dziękujemy serdecznie. Jest nam naprawdę bardzo miło, że gościcie tutaj na naszej rogotwórskiej ziemi. Dziękujemy. I gratulujemy dzieciom. I gratulujemy oczywiście dzieciom. Które brały udział w quizie. Tak. Proszę Państwa, za chwilę ponownie na scenie zespół Radosne Serca, ale szefa Heniu poprosimy Cię o skrócenie jednak repertuaru, bo mamy obsługę dosyć dużą. Natomiast proszę Państwa, bezpośrednio po recitalu Radosnych Serc to, co najbardziej czekamy, czyli turniej sołectw. Szanowni Państwo, po raz pierwszy na Dożynkach rozegrany zostanie sportowo-rekreacyjny turniej o nagrodę burmistrza miasta i gminy Zrobin. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa impreza.